Jabiru albo Jabiru. W każdym bądź razie jest to samolot turystyczny. Model jest zbudowany w kompletnej redukcji. Grzegorz lata w zawodach F4G. Jest dwukrotnym zdobywcą mistrza Polski. Polega na wykonaniu figur płaskich, takich jak w zawodach mistrzostw Polski. To będzie 8 pozioma, opadanie po okręgu, niski przelot, wolny i szybki, zakręt bojowy 180 stopni. To wszystko są figury, do których też dopuszczony był oryginał. Tu liczy się precyzja lotu, tu liczy się dokładność wykonywania tych figur. Także kolega Grzegorz Biela pokaże tutaj naprawdę klasę mistrzowską. Zobaczymy, czy w tych warunkach, gdzie jest wiatr tak dość niespokojny z boku tu od wody, czy... Ale model jest, wygląda naprawdę bardzo stabilnie, także zobaczymy. Zobaczymy tutaj te wszystkie figury, które od których dopuszczono także oryginał. Jak Jabiru skończy, jeszcze jest ten. Będzie ewentualnie pol Gołąbka i wtedy jest wolne, bo tutaj do 13 mamy. Po 13 są jeszcze te. Trochę się rozjechało, nie? Trochę się rozjechało, ale to wiesz, to zawsze tak jest. A ten P11 miał duże uszkodzenia? Bo ja w końcu nie widziałem, jak się rozbił. Nie widziałem nawet. On chyba dostał wiatr. Ja tylko widziałem, jak wystartował i kurczę. No przejmuj się, przejmuj. I dokręciło go do końca. Bardzo mam nadzieję, że ta pogoda jeszcze do późnego wieczora większa będzie. No może wczoraj wiesz, wychodził. Pajpera im się nie zdążyli Pajpera wyzwangarować, gdzie trzeba im się go tak na słońce wystawić, kurwa, i teraz się nie da wystawić, bo nie wyjedziesz. Także ewentualnie zrobią ten lot w późniejszym wieczorem. A no latać w parze z tym Dickerem, nie? Aha. No tak. Słuchaj, coraz więcej maszyn. Co mi się podoba? Młody pilot mi się urodził, na 8 miesięcy. I w tym roku dwa razy byłem na lotnisku. A drugi pilot... Proszę Państwa, przypominam, za sterami Grzegorz Biela z Sulejówka, spod Warszawy. Producent śmigieł modelarskich i wielokrotny mistrz Polski w klasie F4G, czyli makiety. Grzegorz lata bardzo, bardzo precyzyjnie. Bardzo cieszymy się, że znowu nas tutaj na pikniku odwiedził. Model jest też jego własnej roboty. Ze wszelkimi drobiazgami, szczegółami, a nie tylko sam model modelował, ale i też taką blondynkę, która na spodach siedzi z wyrzeźbionym biustem, uszytym biustonoszem, cycata, jak to się mówi, a lata siumie, a pomimo to blond. Także jak ktoś tutaj będzie się przyglądał, to będzie widział, że kobieta ma warunki do latania. Potrzebuję 10 minut, żeby poprzenosić to. Powiedz mi, kiedy to zrobić? W tej chwili będziemy tutaj przekładali naszą aparaturę, żeby ten mikrofon mnie nie przerywał.
Także ja tutaj na 10 minut, jak się wyłączam z mojej działalności i... Ja 5 minut, ja 5 minut. ...koncentrować na lataniu, a nie na tym, co było z głośnikiem lecieć. Dziękuję. On twarzy dużo, 22 kilo. Właśnie, no to na to bardzo przyjemnie, ale...